Siemanko, ja jestem Lucek. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Need for Speed Underground 2. Jeśli pamiętacie, ostatnio zdobyłem świetnego bodykita do Mitsubishi Eclipse'a i wygląda auto po prostu nieziemsko. Zapraszam Was na kolejny odcinek, nie wiem co się tym razem zdarzy. Może już zakończymy grę? Kto wie? Zapraszam. No powiedzcie sami, czy ten samochód nie wygląda niesamowicie? Chodźmy do jazdy dowolnej, już się chce nim przejechać. Co my tu mamy? Kurczę, dawno nie grałem w Undergrounda. Mój Eclipse wygląda niesamowicie. Powiem wam, że ten bodykit jest naprawdę spoko. O, właśnie, tak on wygląda tutaj. Niestety samochodu nie możemy sobie obracać. Wiecie co, przejedźmy sobie jeden wyścig sprint tym moim nowym wozem. Ja już wam mówiłem, że mam tutaj włożone części... no, z maksymalnego tuningu, tak? Jeszcze jakieś tam unikalne pewnie będą, no ale... Dobra, startujemy. Oh yeah! No dobra, wspaniale. Ruszyliśmy sobie, no oczywiście mój Eclipse jest najlepszy, najszybszy, najlepiej ruszył i tak dalej. Ja jeszcze mam oczywiście zamiar zakupić sobie Skyline'a, bo już mam RX-7, którą zaraz sobie weźmiemy, bowiem to jest mój mistrz na drifty. Z Eclipse'a zostawię sobie na właśnie tego typu wyścigi. Może nawet na URL, chociaż nie, może URL będę robił Mazdą. Eclipse będzie po prostu od tego, żeby się na niego patrzeć i podziwiać. No jednak osiągami Mazda RX-7 jest tutaj dla mnie lepsza, przynajmniej w moim odczuciu tak jest. Ale Eclipse to jest po prostu Eclipse. No dobrze. Ostatnio właśnie na Facebooku pokazałem wam ciekawą przeróbkę tego samochodu. Co prawda aukcja, na której był wystawiony właśnie ten model, zawierała samochód bez silnika i dlatego tak dziwnie wyglądał podwyższony z przodu. O, fucking shit. Ale ogólnie chodziło mi o te spoilery, o te zderzak. Boże, jak to wygląda, taki wieś tuning. Chyba częściej będę wystawiał wam takie aukcje, żeby się kurczę pośmiać z takich ludzi, także zapraszam do zabawy na Facebooku, bo naprawdę jest ciekawie. Zresztą sami możecie mi wrzucać no jakieś tam znajdźki, fajne tuningi, wieś tuningi, które ktoś tam chce sprzedać na Otomoto czy innych Allegro i pierdołach. Zapraszam was serdecznie. I zdaje się, że tutaj już będziemy kończyć sobie ten sprint w moim Eclipse'ie. Mój Eclipse, tak jest, będę powtarzał jego nazwę przez chyba do końca grania w tego Need for Speed'a, bo jest to po prostu mój ulubiony samochód i tyle. I przykro mi, że będziecie musieli słuchać tego mojego marudzenia, ale szczerze mówiąc, dla hejterów, no tak, jestem hejterem hejterów, hejterem hejterów. Jak Hacker Bonzo. Nie no, nie aż takim hardkorowym, ale no... Lubię jak po prostu ktoś ma... potrafi poprzeć swoje jakby tam jakieś negatywne opinie jakimś mocnym argumentem, bo jak powie, no jesteś chujowy, ale wiesz co, no w sumie jesteś chujowy bez powodu. No to sorry koleś, jestem twoim hejterem. No dobra, jesteśmy tu blisko mojej chatki z krzatki. Weźmiemy sobie zaraz Mazda RX-7 i zaczniemy robić chyba drifty, co? Bo mamy, jak tam mapka wygląda? Goddammit, ja już wszystkie drifty porobię w ostatnim odcinku. Oh man, ale ile gwiazdek mam do... Oh my gosh, słuchajcie, muszę robić te gwiazdki. Kurczę, to zaraz koniec gry będzie chyba, bez kitu, ale wykrakałem na wstępie. No dobra, weźmy sobie Mazda RX-7, bo ja wiem, że już tak się trochę... Chociaż... Czy rzeczywiście, prawda? Dobra, weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie Mazdę. What? Nie! Ja chcę tą. Proszę, co ja bym wziął? No ta, moja Mazda wygląda trochę gorzej. Mówiliście, słuchaj, Lucek, ej, zmień ten pieprzony neon, bo fioletowy w ogóle nie pasuje do reszty. I zielony spoiler wygląda również jak kupa gówna, więc. No dobrze, weźmy, zmieńmy na ten zielony. Mamy tutaj akurat. Nie mamy tu neonowni. Musimy pojechać na drugi koniec miasta, żeby sobie zmienić, kurde, neon. Ja pierdzielę, czego się nie robi dla was? I wjeżdżamy sobie zmienić ten cholerny neon. Under. No i mamy zielony od razu. Pięknie, co nie? A co tam jeszcze? Tu nie mam neonka. Dajmy sobie niebieskiego. I tak go nie będzie widać, więc się nie czepiajcie do cholery.
Dobra, tutaj tak. Szyby możemy jakieś lepsze dać? Dobra, mamy takie już maksymalne. A nie, tutaj mamy wszystko ok. Hydraulika jest, Boże, jak to wygląda. Co tu jeszcze? Spinnery. I to mamy wszystko, gra, moi drodzy. Dobra, przejdźmy sobie Mazdą jakiś wyścig. Co my tu mamy? Wyścig. Mieliśmy robić gwiazdki, ale pojechałbym jednego draga, jest na dole. I URL, tak, musimy sobie przejechać URL, bo ktoś tam mi pisał w komentarzach, Lucek, jak przejedziesz teraz URL, to słuchaj, bracie, będziesz miał Skyline'a. Ja bym chciał dzisiaj Skyline'a zdobyć, mam taką nadzieję, mam taką ochotę go właśnie zdobyć i sobie go stuningować. Poza tym ktoś jeszcze napisał w komentarzach takie coś, słuchaj, Lucek, jeśli zdobędziesz 100% w tej grze, to będziesz miał w warsztacie do tuningu wizualnego odblokowane bodykity dla wszystkich samochodów. I wiecie co? Chyba opłacałoby się to sprawdzić. Sprawdzilibyśmy, jakie bodykity są zapożyczone z tej gry do kolejnych NFS-ów. To będzie wielka kompromitacja dla EA Games. Aha, jeszcze miałem kupić jakiegoś suwa, tak? No to zrobimy coś w postaci bonusu, bo ja powiem wam, że za jakimś specjalnym fanem, wielkim fanem SUV-ów to nie jestem i wolę samochody coupé, z nadwoziem coupé albo jakieś sedany niż kurcze wielkie SUV-y, które są w ogóle moim zdaniem, co ja miałem zrobić do cholery, a draga miałem pojechać, które są w ogóle moim zdaniem bez sensu. I teraz tak, tu i zaraz dojedziemy sobie na miejsce. Tu jest w ogóle multum gwiazdek i je będziemy musieli sobie wszystkie wykonać, ale wiecie co? Nie chcę robić tego w Maźnie. W Maźnie chcę sobie przejechać tylko jakiegoś draga. Miałem nadzieję na drifty, ale ich jeszcze tutaj gdzieś nie widać. Na pewno jakieś są tutaj ukryte. Okej, okay, i drag. Wow, co tu się dzieje? Startujemy. Jak tu się biegi zmieniało? Okej, okay, Lucek, dawaj, trafisz! Ach! Good shit! NFS shit! Oh yeah, baby! Zaraz będę pierwszy! Nie mając ze mną szans, zobaczcie! Ta gra jest teraz zbyt łatwa, ja powinienem zmienić poziom trudności na trudny z powrotem. Teraz jest zbyt łatwo po prostu. Tak jest! Zobaczcie, co się dzieje, nie mają żadnych szans. W ogóle tu nie ma szóstki? Nie zdążyłem nawet szóstki bić. W ogóle jest szóstka w Mazdzielich 7? Nie wiem. No i dobra, mamy tutaj gwiazdki. Zmieniłem sobie szybciutko na mojego Eclipse'a z powrotem, bo chcę sobie wszystkie gwiazdki zrobić właśnie tym samochodem. Dobra. Wow! I świetnie zrobiłem, bo słuchajcie, teraz odblokujemy sobie jakąś unikalną część tuningową do tego wozu. Powiem wam, że po przesiadce z Mazdy z powrotem do Eclipse'a wcale nie odczułem jednak jakiejś specjalnej różnicy osiągu. W sumie są to te same części tuningowe. Statystyki może się tam jakoś różnią, ale chyba nieznacznie. Mój Eclipse też już ma tam jakieś z tego pierwszego poziomu części te, jak to się mówi, unikalne, jakieś tam super ekstra kosmiczne prosto Star Treka i jakieś tam dopalacze hydrojonowe i inne tam gadżety, quadrotronik, wyposażenie i tak dalej, więc podejrzewam, że i tak będzie to najlepszy mój samochód w garażu. I ja pierdziele, i do driftu chyba też będzie się nadało, coś tak czuję w gaciach. No dobra, jesteśmy sobie na miejscu, zajebiście. Dobra, co mamy tutaj? Pick up your Nyx. Okej, okay. Nitrous Oxide, Weight Reduction, czy Suspension. Co bierzemy? No ale co mi to właściwie daje? No, a żadnych statystyk, żadnego niczego. Co, nitrosa, redukcja wagi, czy zawieszenie? Zawieszenie. Mogę wziąć w sumie redukcję wagi, wtedy bym lepiej przyspieszał. Wow! Wow. No dobra, jest okej. Okay. Wiecie co, wykonajmy sobie najpierw wszystkie gwiazdki. Zobaczymy, do czego nas to doprowadzi. Dobra, a propos, przejeżdżam właśnie obok warsztatu do tuningu wizualnego i muszę usunąć te pieprzone wloty powietrza, o których wam mówiłem, że wyglądają do dupy. No dobra, muszę je po prostu całkowicie wywalić, ponieważ kształt Eclipse'a mi się podoba dużo bardziej bez takich gówien
niż z. O, no zobacz, no, Boże. Czysty orgazm po prostu. Jedziemy podbijać dupy. Gdzie jest ta Rachel Mokra z pierwszego odcinka? Ja mi teraz pokażę prawdziwy wóz, a nie jakieś tam 370Z z paskudną dupą. Yeah, zobaczcie jak to auto gna. Jedziemy do następnej gwiazdki. Następna gwiazdka jest tutaj gdzieś. Kurde, już myślałem, że się rozwali jak Need for Speed Most Wanted 2012. Teraz się dużo zagrywam w tą grę i właśnie tam każde takie zderzenie to jest po prostu... no, że się po prostu tak rozwalamy. Dobra, co tutaj? Magazyn, no Boże. Gdzie to jest w ogóle? O Jezus, w środkowej części miasta, no tak trochę wyżej niż w środkowej, będzie kawał drogi. Okej, będziemy chyba robić zdjątko. Tak jest, o fuck. Zmienimy sobie kamerę. Boże, jakie gówniane ujęcia, co oni? Dobra, dajmy tutaj control car. Da się zrobić show off. Nitro. Wow! Ej, czemu się tak drzwi otwierają? God damn it. No, o, tak wygląda dobrze. Yeah. Monster! Dobra, trzeba jechać do żółtego. Tu mamy Stilitix. Trzeba jechać do żółtego. A dobra, chodźmy na Stilitix. Ale trzeba będzie jechać i tak do żółtego zakładu, bo trzeba będzie po prostu sobie zmienić drzwi. Chcę, żeby się otwierały na górę. Do góry. Wow, ale wygląda pięknie po prostu. Na te piksele. Po prostu na tym eklipsie wyglądają cudownie. O, mamy tutaj Mitsubishi 2000 GT. Ale i tak wolę mojego Mitsubishi. Żeby nie powiedzieć Eclipse'a znowu. Yeah. Ej, ale teraz fajny, przyczepny jest. On teraz o co można jeździć, a nie. Aha, jeszcze coś tam miałem do zrobienia, tak? Bo mi kazaliście, żebym coś tam wykonał w tym undergroundzie, ale już zapomniałem co to jest. Piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś pomysły, co tu można zmienić, albo nie wiem, przetuningować w tych samochodach, co wam się nie podoba. Mazda RX-7 idzie już chyba powoli w odstawkę, bo teraz przesiadłem się na właśnie Eclipse'a z bodykitem i jego będę tutaj sobie szpilał. Kurde, za dużo chyba oglądam tych YouTube'ów bez kitu. Ale będę sobie szpilał nim teraz. I następna przesiadka będzie na Skyline'a. Na SUV'y to nie wiem, czy tam jeszcze będę coś z nimi kombinował. Myślę, że nie. Może tam Hammera jeszcze wypróbuję. Chociaż do 100% będę musiał też nimi tam jakoś powalczyć. Ale to się jeszcze zobaczy. Także spokojna, luźna guma. Poradzimy sobie ze wszystkim. Ja tutaj gadu, a tutaj już się kończy Street Cross, jak to mówi Kemot. Sorry Kemot, ale naprawdę ja wolę te swoje nazewnictwo Street X. Brzmi tak bardziej po ludzku, co nie? To jest X, a nie jakiś tam Cross. Tak jakby mówił na Mitsubishi Eclipse'a GSX, GS Cross. To jest Cross. Albo lepiej, w Need for Speed Most Wanted 2005 agent Cross powinien nazywać się X. Ciekawe, czy ktoś by skojarzył, to ma się wymawiać Cross. Agent X. Agent X. No dobra, skończyliśmy sobie tego Street X'a. Jedźmy sobie do żółtego zakładu. Wymieńmy sobie... Wow, dostałem kasę? Tu była kasa? Nie, nie widziałem. Wymieńmy sobie te drzwi na jakieś bardziej takie cool, gdzie będziemy mogli szpanować przed dziewczętami. Ja wam powiem tak. Jak zobaczy jakaś dziewica mojego Eclipse'a, to z miejsca, na nic nikt nie będzie musiał przy niej kombinować. Z miejsca przestaje być dziewicą. Taki jest Eclipse. On po prostu gwałci wszystkie dziewczyny dookoła. Dobra, co tu mamy? Otwierane drzwi. Open, closed doors. Ho. Dobra. A takie? Nie, takie zbyt hardkorowe. To nie pasują do Eclipse'a. Wow, ale te są po prostu świetne. Dobra. Maska. Trochę sobie tutaj potuniło. Dobra, zobaczmy. Takie coś? Takie coś? Czy takie coś? Takie wygląda spokojnie. Okej. Spinery olejemy. Car audio. Co my tu mamy? Layout najpierw. O Jezu, nie mam tutaj dużego wyboru. Olejemy to na razie. Światełka już sobie tam zrobiliśmy. Hydraulikę sobie ulepszymy. Nitrosa już mamy zrobionego. Światełka też. Szyby też. No one te. A, chwila.
Nie, tutaj nie mamy neonów jeszcze. Oh yeah, oh yeah. Żółte? Nie, zielone dajmy. Albo białe. O, właśnie białe. Co, tu nie możemy jeszcze? No dobra. Nie, to nie. Under coś tam neon. A, jeszcze te. Zapomniałem chyba o tym tutaj. Jaki dajemy sobie licznik? To nam nic nie daje właściwie. A, szybko zmieniajcie się kolory. Ja to zawsze tak losowo wybieram. Dobra, co się tam wybierało. Chodźmy. I co teraz? Czemu ty palisz ty moje nitro? Dopiero co wyszedłem z zakładu, a już nitro. Dobra. Mamy do wykonania wyścigi, mamy w ogóle dużo, dużo do zrobienia. Mówiłem o tych gwiazdkach. Zostały nam jeszcze tylko dwie nam zostały. Jedna jest tu niedaleko i ją sobie wykonamy. Jedziemy do góry. I teraz pewnie fala hejtu. Lucek, to ty zrobiłeś ze swoim licznikiem? Teraz wygląda jak kupa gówna. Oj tam, opowiadacie głupoty. Wygląda całkiem spoko. Nie no, wygląda troszeczkę nie tego, no ale darujcie mi, po prostu chciałem jak najszybciej sobie licznik zmienić. Nie wiem, czy ja w ogóle miałem wcześniej standardowy. Nie zwróciłem na to uwagi nawet. Dobra, zmienimy go sobie w następnym odcinku. Oj, sorry, laska, znowu cię przejechałem. Okej. Teraz tak. Ej, jak zmieniłem te drzwi odsuwane do góry, to wydaje mi się, że Eclipse jedzie szybciej. Ojej. Potrzebuję pomocy. Świetnie, Street X. Przejedziemy szybko sobie tu wszystko. Nie ma żadnego problemu. Aj, zobacz, jak on w ogóle pokonuje te zakręty. A jestem ciekawy, jakby teraz driftował. Kurde, czy mi się w ogóle morda zamknie w tym odcinku, czy nie? Okej. Na chwilę się zamknęła. No dobra, wystarczy już tego. Więc tak, teraz zrobimy sobie Street X-a, później przydałoby się zrobić jeden URL, bo ktoś powiedział właśnie, że jeszcze jeden URL, Lucek, będziesz miał Skyline'a i orgazm w głowie. No jeśli tak, no to sprawdzimy to. Przejdziemy sobie jednego URL-a, pewnie będzie trzeba przejechać milion bliźniaczych wyścigów, co mnie strasznie irytuje i nudzi. No ale jak mus, to mus, może akurat odblokuje się tego Skyline'a i będę mógł śmigać nowym samochodem. To jest w ogóle Skyline R34 i zobaczymy, jak on wyglądał właśnie w Undergroundzie, bo ja już zapomniałem, jak on tutaj wyglądał, szczerze mówiąc. Za chwilkę wyścig dobiegnie końca, a my już zasiądziemy, właściwie siedzimy za sterami najfajniejszego samochodu w tej grze i wygrałem. Dobra, ile kasy? A dobra, 2000, no tak sobie nawet. Chciałbym tak zarabiać normalnie w życiu. Wiecie, następuje noc, a my do roboty, nie? Zarabiamy sobie kasiorę, jeżdżąc sobie wyścigi po naszych polskich drogach. Dobra, tu mam następny StreetX. O, w dupie to mam, nie jadę go. Idę na URL. No dobra, w drodze na lotnisko, czy gdzie tam, zaatakujmy jednego frajera. Co tu mamy? Chodź, koleś. Sorry, ale muszę jechać w drugą stronę, wiesz? Dlatego musimy zawrócić. Ojej, ale cwaniak, zobaczcie. No dobra, jest moje prowadzenie. Jedziemy. Zresztą się naobracaliśmy i tak dalej. No, udało się go tutaj trochę wykiwać. Jedziemy w drugą stronę już. Nagle dostał super turbo, jak to właśnie ci przeciwnicy komputerowi. Oni tak na zakrętach dostają super turbo. No na prostej to są słabi w ogóle. No i jeszcze mnie gdzieś tam goni. Dobra, niech sobie goni, nie będzie przynajmniej nudno. Droga na lotnisko jest daleka. Świetnie. Jedziemy na most. O, co on zrobił? Widzieliście to? Jak on w ogóle dziwnie jeździ? What the fuck? Ta gra chyba jest zbugowana. Ta gra się po prostu boi mojego Eclipse'a. Ona nie może zrozumieć, jak ten samochód jest taki szybki, jak jest taki zajebisty. No, zobaczcie, co tam robi, a? Widzicie? Wszystko widzę, ale dobra. Skoro on jest taki cwany, to ja też będę cwany. Ja się zabawię w mój ludzki sposób. Chodź, koleś, chodź. Chodź, 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 chodź. Ojej, im się to chyba nigdy nie znudzi. 400 dolców. Tu musimy chyba skręcić na lotnisko. Drift, piękny. Zobaczcie, jak tu wszystko ładnie teraz wychodzi. Nie to, co na początku gry. Ale już po prostu tutaj się wprawiłem. Baby. Power slide. Co my tu mamy? Dlaczego tu nigdy nie jest napisane, ile wyścigów mamy do przejechania? O, cutscenka. Wow, jakiś Razor, inny, inne brzytwy. Oh yeah.
i ciemne interesy na wyścigach underground, jakieś kosy. Yeah, nie zrobi ci nic innego poza jeżdżeniem. Pojeżdżę na tobie. Zrób wszystko, o co cię poproszę, baby. Dobra, później się podymacie, ja chcę teraz grać. No i wspaniale. Startujemy, moimi przeciwnikami są standardowo te samochody, które znacie z tej części Need for Speed'a. Ale pojawi się jakiś Vauxhall. Zobaczcie, no nie mają szansy. Teraz się z nimi bawię po prostu, no co oni odpierdzielają? Ja pierdzielę. No dobra, zaraz włączę tutaj mój... Okej, zobaczcie co ja tu zrobię teraz. O, to jest mój ulubiony fragment URL. Jo. O Boże. Driftujemy? Driftujemy. Nie da się driftować, ale ten samochód ma super przyczepność. Zyskał właśnie po zainstalowaniu szerokiego bodykita. Mamy tu jakiegoś golfiarza. Ja już wam mówiłem, co się dzieje z golfiarzami, co nie? Golfiarz to jest taki młody facet. Nie, przepraszam. Golfiarz to jest chłopczyk, który w przyszłości będzie jeździł BMW-ką. I będzie tak zwanym... przedstawicielem młodzieży wiejskiej, bo BMW to w skrócie znaczy BBB, jak to było? Bryka młodzieży wiejskiej, o no. Nie no, są osoby, które jeżdżą BMW i są osoby, które się lansują w BMW, wiecie, jeżdżą takimi zardzewiałymi BMW-kami, nie płacą OC i mają w dupie wszystko i wiecie, żeby tylko były dupeczki, drifty, slifty i najlepiej, żeby jeszcze tylko jedno koło driftowało, bo drugie już niestety nie ma przełożenia takiej mocy, bo dyferencjał jest zpieprzony. BMW, najtańszy tylnonapędowiec. Raj dla młodzieży polskiej. Nie, no nie mam nic innego, nie mam nic do BMW, tylko po prostu mi się kurczę źle kojarzą z taką wiochą totalną. Wiecie, BM-ko mieć, dupkę mieć, lansik mieć i jeszcze czapeczkę na bok też mieć. I długie jakieś tam, no... Długie jakieś tam spodenki. Ale ogólnie, jeśli ktoś jest w porządku, jeździ BMW, też nie mam nic do niego. Po prostu sobie jeździ, bo lubi samochód z wyglądu, tak? Ale jeśli ktoś jest takim, kurczę, wiochmenem i się obnosi z tym, jak jakiś gejus, kurczę, w różowej czapce, no to już jest dla mnie coś nie tego. Chociaż też do gejów nic nie mam. Jak to ktoś powiedział, a niech się pie. Ojej. Nie, no tak serio, do gejów też nie mam. Nie jestem jakiś tam podzielony. Niech sobie robią co chcą, mnie to nie obchodzi. Chociaż sam wolę jednak płeć przeciwną. Dobra, mamy następny wyścig. Wracamy do Undergrounda naszymi przemyśleniami. Na samą myśl o tych gościach, wieśniakach w BM-kach. Spociły mi się dłonie ze złości, bo strasznie mnie oni denerwują, szczególnie na polskich ulicach. Okej, i swoją mentalnością też mnie wkurzają. No i zobaczcie, jak oni tu skręcają, w ogóle to jest niesamowite. A idź mi stąd, ty kupo gówna, jakiś but narciarski mi się wpieprzył w drogę. Ale widzicie, jakie to jest paskudne? Oni tutaj zespołowo grają. Chyba tak rzeczywiście jest. Kto jedzie z przodu? Mustang? Tak, jakiś Mustang, ale stuningowany również, wieś tuning. Tu większość samochodów w tej grze jest po prostu stuningowana na wieś tuning. Nie patrzcie na mojego Eclipse'a. No dobra, to co zrobimy z tym Mustangiem? Pytam się was. On też ma już pakiet poszerzający, ale nie wygląda tak zajebiście jak mój Eclipse. Zobaczcie, na razie koleś. Mój Eclipse ma teraz 400 albo i nawet 600 koni mechanicznych, napęd na 4 koła. Ja nie mam po prostu z kim się ścigać, tak? Ja już właściwie tą grę wygrałem, bo to jest najszybszy samochód w tej grze. Tak jest. Drugie okrążenie, trzecie, przepraszam, zaczynamy. I myk, myk. Ale się teraz pięknie jeździ tym samochodem. W ogóle fajne nawet felgi sobie zainstalowałem.
Długa prosta, czy w sumie nie prosta. Fragment tej prostej dokonaliśmy bez szwanku. I co, na koniec wall ride'a. Myk. I gotowe, gotowe. Nie musiałem się tu nawet zbytnio starać. Wall ride'y mają to do siebie, że po prostu ani nie spowalniają, ani nie przyspieszają. Po prostu takie są. Jeszcze jeden wyścig, słuchajcie, jaka bania. Wow, wow, wow. Underground klimat, laska w krótkiej spódniczce. Startujemy. Przejdziemy ją? O, oczywiście, że tak. Ojej. A, ja się chyba nigdy nie zestarzeję. No dobra. Mamy tu golfinę. Goni nas młodziak jakiś. Co on zahamował? Wystraszył się, nie powiedział. Dobra, Lucek i tak wygra. Dam mu jechać pierwszym, bo jeszcze mnie zepchnie i będę ostatni. W ogóle jest to w miarę podobny wyścig do tego poprzedniego. Okej, okay, wallride. O, to nie był dobry pomysł. Dogonili mnie, ale nie mają szans mnie dogonić tutaj, moi drodzy. Ja naprawdę już wygrałem tą grę, już po prostu wygrałem tą grę w moim eklipsie. No i wygrałem, jakie to było proste. Pewnie sobie teraz myślicie o mnie w sprawie tych gejów, że jestem jakiś, nie wiem, politycznie niepoprawny i tak dalej. Słuchajcie, ja ogólnie jestem za tym, żeby po prostu szanować każdego człowieka, jakim on by nie był i tak dalej. I told you. Coś tam. Odblokowaliśmy nowy samochód i zobaczmy, co to właściwie będzie za wóz. Myślicie, że to będzie Skyline? Jeśli nie, to możecie spokojnie zhejtować kolesia, który napisał mi pod filmem poprzednim z poprzedniego odcinka, że odblokuje Skyline'a, bo specjalnie jadę właśnie, żeby to sprawdzić. Możesz teraz pocić koleś, bowiem za kilka minut się okaże, czy odblokowałem Skyline'a, czy jakiś inny samochód. Jeśli jakiś inny samochód, to masz przerąbane, ale jeśli Skyline'a, to chłopie szacunek. No dobra, i za chwilkę się dowiemy, gościu. I yeah, oh yeah. Ukryty sprint, o, kiedy ja go w końcu wykonam. Okej, okay, i sprawdźmy. Uwaga, chwila prawdy. Na. What? Gdzie on do cholery jest? Jakiśkolwiek nowy samochód. Ktoś mnie tu oszukał. Ktoś mnie tutaj w pupkę wydymał. Na. Dobra, wiecie co z nim zrobić. Nie? Wiecie co z nim zrobić. Tak jest. Okej, okay, dziękuję wam, że byliście ze mną w Need for Speed Underground 2 w kolejnym odcinku z tej wspaniałej gry. Aj, ten eklips, moi drodzy, to jest wspaniałe auto. Ja zapraszam was na kolejny odcinek i do zobaczenia, na razie, hej!